Forex, rynek handlu walutami. 5 bilionów dolarów dziennego obrotu sprawia, że to największy i najbardziej płynny rynek na świecie. Jeżeli spojrzymy globalnie, to największy rynek na świecie. My w Stanach Zjednoczonych jesteśmy bardziej skoncentrowani na kontraktach typu futures, czy też giełdzie, ale waluty to rynek międzynarodowy. Myślę, że przyszłość należy do Forexu. Skala tego rynku i jego płynność mają swoje źródła w udziale dużych instytucji finansowych, ale nie tylko. Patrząc na zmienność na tym rynku i na jego płynność, no to ewidentnie widać, że rzeczywiście to jest największy rynek, do którego dostęp jest najłatwiejszy. Oczywiście to jest i błogosławieństwo, i przekleństwo dla szczególnie dla inwestorów indywidualnych, którzy do Forexu mają dostęp stosunkowo niedawno. Wcześniej to był rynek zarezerwowany dla wielkich instytucji, dla profesjonalnych instytucji. Teraz ten dostęp jest dla wszystkich tak naprawdę, dla każdego Kowalskiego, który chciałby trochę swoich pieniędzy zainwestować w waluty. Na różnicach kursowych można w końcu zarobić, ale ważna jest tu konsekwencja. Trading jest rodzajem, według mnie, biznesu. To jest pewien powtarzalny proces. Jeżeli komuś uda się zbudować strategię, to nie jest wbrew pozorom aż takie trudne. Pewien model, który daje się zaaplikować na rynkach i podejmować decyzję finansową w dokładnie taki sam sposób, abstrahując troszeczkę z boku czynnik ludzki czy emocje wynikające z strachu i chciwości, to jest coś, co zapewnia stały przychód, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne. I tacy klienci są już w Polsce. Forex jest nie tylko ogromnym rynkiem, jest też niezwykle dynamiczny. Mówimy o spółkach, mówimy o giełdzie, no to jest autobus w porównaniu do Forexu, który po prostu jest sportowym samochodem. No tempo tego tradingu jest bardzo duże i tu trzeba być naprawdę przygotowanym, a jednak też nas kuszą te duże, szybkie ruchy, ta duża zmienność. Krytycy transakcji na rynku walutowym o tej zmienności mówią wprost, że to prawie jak hazard. Tak też może być, pod warunkiem, że mamy do czynienia z brakiem wiedzy. It's so easy. Jest dziś łatwo wejść na rynek. Dzięki technologii można założyć rachunek bardzo szybko. I dlatego, że to dość łatwe, większość ludzi nie poświęca wystarczająco dużo czasu na naukę. Jest obecnie bardzo wiele sposobów na edukację dla chętnych do wejścia na rynek. Myślę, że negatywne opinie biorą się z braku edukacji. Obstawianie wyścigów konnych czy meczów piłki nożnej też może przynieść zyski, ale nie można porównywać tego z rynkiem finansowym. Powód jest prosty. Metody, których używam, sprawiają, że może nie zawsze mam rację, ale przynajmniej wiem, gdzie popełniłem błąd. A to odróżnia trading od hazardu. Patrząc na to, jak Polacy zmieniają się na rynku Forex, myślę, że możemy być tylko dumni, bo wydaje mi się, że Polacy są narodem niezwykle kreatywnym i takim chłonnym na wiedzę, co widać ewidentnie w prywatnych biznesach, w tysiącach startupów, które teraz w ostatnich latach w Polsce startują. To jest wszystko taka przedsiębiorczość Polaków i pęd do usamodzielnienia się. Jednak najlepsze transakcje na Forexie padają nie przez przypadek. Stoją za nimi zawsze twarde dane rynkowe. Ale takie dane, można powiedzieć, nie tyle co tylko zmieniamy stopy procentowe, ale na przykład czwartek ostatni szef Europejskiego Banku Centralnego mówi o polityce Europejskiego Banku Centralnego, no i nagle zaczynamy od niemieckiego DAX-a prawie plus 3%, za moment mamy minus 3%, co na DAX-ie jest tak gigantyczną zmiennością, że tak naprawdę chyba nikt nie wyszedł z tego, można powiedzieć, bez jakiejś emocji. Jest duża część ludzi, która zarobiła, duża część, która bardzo dużo straciła. Więc wydaje mi się, takie spektakularne transakcje to są te, gdzie jest naprawdę gigantyczna zmienność i bardzo często takie, w które właśnie ktoś mówi coś bardzo istotnego, bardzo istotną informację rynkową. No i tak jak ja sam trochę badam ten szum informacyjny, czasami w całym tym szumie, wśród wielu małych newsów, można wykopać ten jeden bardzo istotny, który zmienia trend na przykład nawet na kilka miesięcy. Żeby jednak te zmiany trendu wyłapać, trzeba też trochę czasu poświęcić na naukę.